Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. Jak możecie zobaczyć, obok mnie jest kolejna porcja zrębek, którymi będę ściółkowała moje rabaty. Jak prawidłowo ściółkować, żeby nasze rośliny na rabatach nie były uszkodzone? Pokażę Wam także, co udało mi się zrobić. Poprzycinamy dzisiaj troszeczkę, więc troszeczkę vlogowo, troszeczkę będę odpowiadała na Wasze pytania. Więc cóż, zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Pod ostatnim wideo właśnie na temat ściółkowania zrębkami pojawiły się pytania. Bardzo serdecznie za nie dziękuję. Właśnie poprosiłam Was, że jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, jakieś tematy związane ze zrębkami, których ja nie poruszyłam w danym wideo, to oczywiście poprosiłam Was o te komentarze. Te komentarze się pojawiły. Tak jak mówię, bardzo mnie to cieszy i dzisiaj właśnie na te wszystkie pytania z tych Waszych komentarzy dzisiaj będę odpowiadała. Pierwsze pytanie było związane z tym, czy można zrębki pozyskać z leszczyn, z orzecha laskowego. Jak najbardziej. Ja, słuchajcie, miałam takie zrębki, z tym, że jeżeli macie obawy, jeżeli się boicie, teoria mówi, że takie właśnie zrębki pozyskane ze świeżych gałęzi należy się przekompostować. Ja nigdy tego, słuchajcie, nie robiłam. Moje zrębki nawet z tych takich naprawdę świeżych gałęzi trafiały bezpośrednio na rabaty. One oczywiście na tych rabatach same tam się, wiecie, kompostowały, więc stwierdziłam, że jeżeli mamy ten rok czy też dwa czekać, aż moje zrębki się przekompostują gdzieś tam na pryzmie i potem mam to rozwozić, to stwierdziłam, że nie mam bardzo czasu, bo to zaraz, słuchajcie, chwastami człowiek zarośnie, więc już jak miałam materiał, to ten materiał trafiał na rabaty. I teraz tak, dlaczego taki świeży materiał nie powinien trafiać? Podczas kompostowania takich właśnie świeżych zrębek zabieramy azot z gleby, a azot jest potrzebny naszym roślinom. Choć powiem Wam, że to jest tylko i wyłącznie teoria, bo u mnie w praktyce wyglądało to zawsze tak, że takie zrębki nawet z tych świeżych jakichś tam, słuchajcie, gałęzi po prostu trafiały bezpośrednio na rabaty i naprawdę ja niczego nie zauważyłam złego. Rośliny się rozwijały, pięknie kwitły, także no ja z moich obserwacji absolutnie żadnych takich negatywów nie zobaczyłam na moich rabatach. Jeżeli macie takie rośliny właśnie jak orzech, na przykład włoski, i gdzieś tam się boicie, bo gdzieś coś żeście doczytali, a nie śpieszy Wam się z wysypywaniem takich właśnie zrębek bezpośrednio na rabaty, no to ja polecam dla Waszego spokoju takiego przekompostować, które zrębki są lepsze z drzew liściastych czy z drzew iglastych. No i tutaj, słuchajcie, odpowiedź jest krótka. Zależy, pod jakie rośliny te zrębki mają być podsypane. Jeżeli macie rośliny kwaśnolubne, czyli rododendrony, hortensje ogrodowe, jakieś, słuchajcie, wrzosowiska, takie roślinki, które właśnie ta kwasowość gleby fajnie, jak jest dla nich odpowiednia, czyli to podłoże jest kwaśne, słuchajcie, zrębki idealne pod te rośliny to zrębki iglaste. Więc my na przykład takie zrębki pozyskane z jakichś tam świerków, z jakichś takich właśnie iglastych roślin podsypujemy na naszą plantację borówek. Natomiast cała reszta, wszystkie te rośliny, które nie potrzebują, żeby taka ściółka zakwaszała, to idealnymi zrębkami będą po prostu zrębki z krzewów, drzew liściastych. I powiem Wam tutaj jeszcze taką ciekawostkę, czy też taką informację. Najładniej zrębki wyglądają, kiedy nie ma liści na tych właśnie gałęziach, które będziemy rozdrabniać. Takie liście, oczywiście one też na rabacie się przekompostują, przerobią, więc też jakoś, słuchajcie, dobroć
z tych liści na rabatach będziecie mieli. Wielokrotnie wspominałam Wam, że moją ulubioną ściółką na rabatach są właśnie zrębki. Po pierwsze, pozyskujemy zrębki sami, więc już jest, słuchajcie, tanio, jest za darmo. Jedynym kosztem, jaki musieliśmy ponieść, to kupiliśmy z drugiej ręki ręba, który na tym ostatnim wideo właśnie ze zrębkami związanymi pokazywałam Wam, jak ten mój rębak pracuje, jaki to jest rębak. Więc to był tylko jedyny koszt. Takie zrębki, które pozyskujemy, zobaczcie, one są dość takie duże, dość ciężkie. Oczywiście one tutaj, słuchajcie, czasem tak się dzieje, że kora trzyma i one się tam specjalnie nie rozsypią. Czasem jest na przykład, zobaczcie, że jest kilka takich zrębek w jednym. Poopowiadałam Wam troszeczkę o zrębkach. Natomiast jeżeli chodzi o inne ściółki w moim ogrodzie, bo też takie są, nagrałam dla Was wideo o wszystkich ściółkach, które w moim ogrodzie były, czy też cały czas są. Tam opowiadałam Wam, że ściółka z trawy, ze świeżo skoszonej trawy, potrafi troszeczkę wyrządzić krzywdę. I już Wam mówię, o co chodzi. Ponieważ jeżeli mamy młode roślinki i nasypiemy tej trawy bardzo grubo, nie zostawiając przy roślinach cieńszej warstwy tej trawy, podczas przegniwania robi się wyższa temperatura i taką roślinkę możemy troszeczkę uszkodzić. Więc w zależności, jaką mamy ściółkę, to musimy też zachować takie środki ostrożności, jeżeli chodzi o wysypywanie danej ściółki przy samych roślinach. Przejdziemy teraz na moją rabatę, pokażę Wam, jak ja obsypuję rośliny moimi zrębkami, na co zwracam uwagę, co jest takiego istotnego właśnie w tym, żeby ściółka nie zaszkodziła roślinom. Ale nim zacznę obsypywać moją rabatę, troszeczkę muszę jeszcze poprzecinać. Tutaj mam hortensję, która ma za zadanie być wysoka. I to dlatego, że w tym miejscu stoi ławka i chciałabym, żeby ona właśnie z tyłu ławki pięknie nam tutaj zdobiła. Dlatego będę ją cięła troszeczkę wyżej. W tamtym roku też została przycięta troszeczkę wyżej. A ponieważ ona była od maleńkiego tutaj, to ona, słuchajcie, no cóż tu dużo mówić. Roślina potrzebuje czasu, potrzebuje lat, żeby była po prostu piękna. Niektóre gałązki tnę nawet nad trzecim oczkiem. Wszystkie te maluszki wycinam, niech one tutaj nie zabierają energii roślinie. Ciekawa jestem, czy Wy już wszystkie hortensje swoje przycięliście. To jest chyba moja przedostatnia hortensja, bo jeszcze z tyłu właśnie na rabatach przy kulach jest taka hortensja z tych takich moich pierwszych, które były w ogrodzie, więc jeszcze muszę tamtą przyciąć. Natomiast już powoli można powiedzieć, że finiszuję, jeżeli chodzi o cięcie. Powiem Wam, że w tym roku jakoś tak z tym czasem mam krucho, że zostałam się bardzo. Oczywiście to, co Wam pokazuję, że tnę rośliny, no to oczywiście no, one są przycięte, ale nie wszystkie, nie na całym ogrodzie. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, nie przycięliście hortensji, to jest już fajny moment. Możecie iść do ogrodu i to zrobić, bo powiem Wam, że potem, żeby taka roślinka nie puściła pąków, ponieważ ona będzie tam dużo dawała energii, a ta energia niestety nie będzie dobrze spożytkowana, bo my po prostu to obetniemy, więc po co roślinka nam się ma tutaj nadwyrężać. Tutaj jest jakiś suchmelec z zeszłego sezonu. No i dobra, mamy przyciętą hortensję, więc biorę się dalej właśnie za obsypywanie roślin. Jednak nim zacznę pokazywać Wam, jak prawidłowo obsypywać, muszę Wam pokazać, cóż takiego tutaj na rabatach mamy. No i zobaczcie, tutaj mamy malutką, co prawda, piwonię. Więc zobaczcie, ona już jest tutaj obsypana cienką warstwą przy ostatnich pracach, jakie tutaj wykonywałam. Tutaj natomiast jest chryzantema i też zobaczcie, że ona sobie rośnie tutaj w kępce, troszeczkę już zaczyna mi się ta kępka tutaj rozchodzić. Natomiast dalej mamy bardzo dużo różnych siewek dzwonka. I tutaj mamy
jeszcze przepiękną ostróżkę, która, zobaczcie, już bardzo ładnie wychodzi. No i teraz to są takie rośliny. Tutaj natomiast jest koci miętka kubańska, piękna, wysoka. Ja też Wam opowiadałam niejednokrotnie o niej. Bardzo długo kwitnie. Jest wysoka, nie pokłada się. No, powiem Wam, że śliczna roślina. No i oczywiście zapylaczy przyciąga mnóstwo. Cała tamta część ogrodu jest obsypana zrębkami, co możecie zobaczyć, że naprawdę ładnie wygląda. Tutaj już zrębki mi się skończyły, więc będziemy dzisiaj wspólnie tutaj wysypywać rabaty. Zobaczcie, tych zrębek bardzo jest mało. Zrębki wysypywałam tutaj 5 lat temu. Więc zobaczcie, że już ziemia jest bardzo widoczna. Hortensja została przycięta. Troszeczkę Wam opowiadałam, pokazałam, jak rabata wygląda w przybliżeniu. No i czas troszeczkę popracować. Nakładam rękawice. Słuchajcie, będę się brała właśnie za obsypywanie rabat. Jeżeli chodzi o chwaściory, które na rabatach są, jeżeli są to uciążliwe chwasty, to warto je usunąć przed położeniem właśnie takiej ściółki na rabacie. Natomiast jeżeli są to takie drobniusieńkie, malutkie, gdzieś tam, słuchajcie, dopiero wschodzące chwasty, to jeżeli wysypiemy grubą warstwę, około 7-8 cm, no to taki chwast nie będzie miał siły przebicia, no i po prostu zostanie pod taką ściółką. Ale jeżeli macie większe, warto jest usunąć, ponieważ potem, jak ta roślina będzie miała tyle siły, żeby przebić się przez warstwę ściółki, i Wy podczas usuwania takiego chwastu będziecie wyrywali, niestety ziemia pomiesza nam się ze zrębkami, a nie o to chodzi, żeby ziemia była na wierzchu, ziemia ma być pod spodem, wtedy tych chwastów naprawdę będzie o wiele, wiele mniej. Momentem, kiedy już mamy wysypany, powiedzmy, przydział zrębek na dany segment na rabacie, pamiętajmy, gdzie rosną nasze rośliny i obserwujmy tam, gdzie są nasze siewki. Jeżeli właśnie zależy Wam na roślinach, które się wysiewają, to musimy przed takim mocnym zasypaniem, wysypaniem tych zrębek, przed ich rozłożeniem, zaobserwować rabatę. Gdzie są malutkie roślinki, gdzie są nasze byliny, więc ja już te moje rabaty znam na pamięć i dobrze wiem, gdzie co jest, a więc obsypuję takimi zrębkami dość grubo, zobaczcie. Natomiast w tym miejscu wiem, że jest piwonia i ja, słuchajcie, już się tutaj do niej chcę dokopać. Tutaj sobie jeszcze o, rozsypię. I teraz tak, ona jest tutaj. Już widzę czerwone jej pąki, które tutaj mi wychodzą. Zobaczcie, zostawiam troszeczkę tak, żeby piwonia spokojnie mogła sobie wyjść. Oczywiście tych zrębek tutaj troszeczkę można dać. To one nie zaszkodzą, tylko pamiętajmy, że tu, gdzie jest roślina typu piwonia, żeby ona nie była zasypana taką bardzo grubą warstwą. No, niech ona, prawda, nie ma tych młodych pąków, pędów, które będą wychodziły, żeby one nie były uszkodzone. Przechodzimy tutaj dalej. I tutaj mamy moją ostróżkę, która, słuchajcie, będzie też obsypana. Tutaj sobie podsypię pod moje tuje. I teraz, jeżeli wiemy, że tutaj jest ostróżka, to też dookoła obsypujemy, zostawiając ostróżkę, żeby ona tak samo nie miała trudności, żebyśmy nie uszkodzili tych pędów. Oczywiście to, gdzie wysypujemy takie zrębki, jak mocno, też jest uzależnione od tego, gdzie rosną rośliny. No wiadomo, że nie wysypiemy całej skrzynki takich ciężkich zrębek na ostróżkę, ponieważ byśmy ją tutaj uszkodzili. Więc zobaczcie, też zostawiam sobie tutaj ostróżki trochę, żeby ona miała i dostęp do światła, i wszystko inne. No i tutaj sobie dalej rozsypuję, rozgarniam wszystko z uwzględnieniem tego, gdzie jest roślina. Tutaj mamy orlika, oczywiście tak samo obsypane jest tutaj wszystko dookoła, więc niech sobie tutaj będzie. Tutaj widzę, też jest roślinka, też ją zostawiam, a
tutaj mam chwast i zobaczcie, chwaścior, który jest dość duży. Jeżeli takiego chwaściora zostawicie, to naprawdę musi być porządna warstwa zrębek czy też innej ściółki, żeby to coś nam przegniło. Więc trawa czy też inne chwasty, ja to oczywiście tak potocznie nazywam trawa, no są chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. W każdym bądź razie te jednoliścienne są takie, które mają dość moc, taką dość dużą, że jeżeli przykryjemy ją zrębkami, to one mogą się odbudować i gdzieś tam będą, słuchajcie, szukały światła i nam przeżyją. Więc to wyrzucamy i rozsypujemy dalej. I tutaj jeszcze w przybliżeniu Wam pokażę, ponieważ mamy tutaj orlika, jakiś fiołek jest, to zobaczcie, ja obsypałam wszędzie dookoła, natomiast tu, gdzie jest roślina, tych zrębek nie ma. Kolejny przykład, tutaj akurat na ostróżce. Zobaczcie, tutaj mamy ostróżkę, ona sobie tutaj wyrasta, więc tak jak poprzedniczka, nie jest zasypana, troszeczkę dookoła jest zostawiony ziemi. Tutaj natomiast, gdzie jest piwonia, to możecie zobaczyć, patrzcie, jest czerwony dziubek. To oznacza, że piwonia już się budzi. Oczywiście w zależności, tutaj jest następny, w zależności jaka to jest piwonia, to ona, słuchajcie, już może być naprawdę fajnie widoczna, ale to mówię, w zależności od odmiany. Tak więc powolutku, pomalutku, fragment po fragmencie zaczynam obsypywać swój ogród i przygotowywać do nowego sezonu. Wyśmienicie by było, gdybym pod ściółkę dała na przykład obornik granulowany. To już po prostu byłoby niebo dla tych roślin. Natomiast jeszcze mi nie dotarła przesyłka, więc tego obornika nie mam. A chciałabym właśnie tutaj, wiecie, obsypać, żeby chwaściory nie rosły, bo wiecie, że chwasty to takie spryciarze, że pierwsze ruszą niż nasze rośliny ozdobne. Więc ten fragment już sobie obsypałam. Oczywiście zrębki kolejne mam, tylko muszę sobie tutaj je dowieść, ale już o zrębkach nie będę mówiła. Teraz idziemy na spacer, pokażę Wam, co takiego udało mi się zrobić wczoraj.